Kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Jak widzicie, tam jest Wika, bawi się, bo my dopiero tak naprawdę wstałyśmy, jest przed siódmą i postanowiłam, że to jest dobry dzień na nagranie daily vloga. Zapraszamy do oglądania. I zobaczcie, kto tam idzie. Wraca Daniel z pracy. Everybody got their own shit to say. Everybody got their opinion, yeah. Save it for the morning after. Widzicie, my już jesteśmy na dworze. Idziemy sobie na spacerek. A powiem Wam, że jest tak okropny wiatr, że chyba za daleko nie pójdziemy. Taki króciutki spacer, no zobaczymy. Bo jest naprawdę bardzo, bardzo zimno. A przez to, że jest taki wiatr, to zobaczcie, jaki... A przez to, że jest taki wiatr, to Wiktoria siedzi cała zapatulona i zobaczcie, jest małym misiem, prawda? Jest tak zimno, że zaraz urwie mi głowę. Powiem Wam, że zrezygnowałyśmy ze spaceru i idziemy do sklepu, a idziemy po czekoladę, bo dzisiaj mają przyjechać do nas znajomi, Emil z Karoliną, i stwierdziłam, że upiekę ciastka, te ciastka, które piekłam w ostatnim vlogu, potrójnie czekoladowe. Tak jak mówię, brakuje mi czekolady i kakao, więc idę teraz do sklepu, zrobimy zakupy, wrócimy i będziemy piekły ciasteczka. A Wiktoria sobie grzecznie siedzi i na nią aż tak nie wieje, bo jest w kapturku i zakryta budką. Słuchajcie, wracamy już ze sklepu. Kupiliśmy, tak jak trzeba, do ciastek 3 razy czekoladę mleczną, gorzką, białą, do tego kakao. I dla Wiktorii jogurt waniliowy. Mam nadzieję, że skład jest ok. Powiem Wam szczerze, że Daniel zwraca przeważnie uwagę na składy, a nie ja, więc dzisiaj niestety go z nami nie było, więc musiałam wybrać serek sama. A pokaż, jak Cię coś ugryzło pod oczkiem. Tak ugryzło moją niunię, tak. No tak, najlepsza zabawka. Wszyscy się za Wami stęsknili. Możecie powiedzieć, kto upiekł te piękne ciasto? Karola. Oczywiście, że ja. Będę wycinała część z pierwszym tańcem Karoli i Emila, więc czekajcie cierpliwie, bo niebawem pojawi się u niej na kanale, także obserwujcie Instagram mój i ja tam na pewno Wam na Instastory dam znać. A jeśli uda się wstawić to jeszcze dzisiaj, to na pewno będziecie mieli link do tego filmiku w opisie. Także koniecznie zajrzyjcie, może akurat uda się to wstawić. I czekam właśnie na paczkę. Myślę, że dzisiaj to chyba już nie dojdzie, ale jutro albo pojutrze to już na pewno. I miałam Wam nagrać open box, ale stwierdziłam, że pokażę Wam paczkę na Instastory. Jeszcze chyba takiego czegoś u mnie na Instagramie nie było. Ale tak myślę, że może zrobię Wam jakiś makijaż tymi kosmetykami, bo jest to nowa drogeria, która się otworzyła. No nie wiem, możecie pisać, czy chcecie jakiś taki, nie wiem, makijaż ciemniejszy na jesień. Przycięłam im filmik, więc zapisuję się i mam nadzieję, że już niebawem będziecie mogli go zobaczyć, bo ich pierwszy taniec na wesoło był po prostu cudowny. Dzień dobry Państwu, jak widzicie, jestem w samochodzie. Stwierdziłam, że Wika poszła spać, więc ja pojadę poszukać dla niej jakiejś czapeczki takiej troszkę grubszej, bo jej już się nie nadaje na wyjścia. Jest za cienka, więc szukamy, jedziemy. I jedziemy. My, oczywiście ja i Wy. Wczoraj, powiem Wam szczerze, że byliśmy na zakupach, bo szukałam sobie kurtki i oglądaliśmy czapki, ale nic fajnego nie było, więc dzisiaj może zajadę do Pepco. No i nie wiem, gdzie jeszcze. Zobaczymy, może uda mi się coś upolować. Jedziemy! Wyszłam już z Pepco i powiem Wam, że ciężko było coś znaleźć, tak szczerze Wam powiem, ale znalazłam taką czapkę wiązaną tutaj z dwoma pomponikami. No jakaś mega ciepła nie jest, ale na pewno jest cieplejsza od tej, którą Wika ma, więc no coś takiego. Ona nie była droga, bo kosztowała 10 zł bez grosza i wzięłam sobie taki notatnik, bo potrzebowałam, więc byłam już tu, więc wzięłam w Pepco.
Okej, okay. A tymczasem lecę już do domu. Wstaję paplać i jadę do domu. Upolowałam to, co chciałam, więc ruszam. Jak widzicie, drzewa już są żółte, więc widać i czuć tą jesień. Idę już do domu i wiecie co, dajcie mi znać, czy wasze dzieci też tak nie lubią nosić czapki i czy macie jakiś patent. Bo ja mam nadzieję, że moim patentem będą te właśnie sznureczki. Paczka, o której wam mówiłam, miała przyjść jutro albo pojutrze, przyszła już dzisiaj, także jestem w ogromnym szoku. Pokazywałam już wam zawartość na Instagramie, ale stwierdziłam, że pokażę wam jeszcze tutaj. Więc mamy 4 podkłady, eyeliner, tusz do rzęs, bazę, puder rozświetlający, paletkę do konturowania, 2 rozświetlacze, gąbeczkę, 2 szminki, do tego 2 błyszczyki, ten mi się bardzo podoba, jest taki mega jesienny, i do tego paletkę cieni. I myślę, że super makijaż można z tych kosmetyków wyczarować, więc spodziewajcie się, że niebawem taki filmik będzie na moim kanale i będziemy razem testować te kosmetyki. Gdzie ty jedziesz? Do doktorka? To doktorka z oczkiem Niunia jedzie? Tok? Wiktoria! Gdzie ty idziesz? Pokaż cię. Weszliśmy właśnie od lekarza, dostała leki od alergii. No, co się ugryzło. Mam nadzieję, że po tych lekach będzie lepiej. I wracamy już do domu. Powiem wam, że strasznie to oczko wygląda. I najgorzej, że nie wiemy w ogóle, kiedy to się stało. Bo tak naprawdę wstała bez tego pod okiem. I tak znienacka to się pojawiło. Więc mam nadzieję, że szybko to zniknie. Tak, moja bidulko. Tatuś już poszedł, tak? Poszedł już po leki dla Niuni. Wiktoria? Nie chcę się za bardzo na was popatrzeć. Halo? Zobaczcie, jaką ma fajną czapeczkę. Powiedzcie, jaką mam fajną czapeczkę nową. Nawet nie zdejmuję jej. A jeśli chodzi o pierwszy taniec Emila i Karoli, to prawdopodobnie pojawi się jeszcze dzisiaj. Na pewno dam wam znać na Instastory, ale również tutaj znajdziecie link do tego super filmiku, więc koniecznie zapraszam was do opisu. Wróciliśmy do domu i przed sekundą dosłownie robiłam zdjęcie na Insta tych kosmetyków i wiecie co, weszłam na stronę i teraz są mega, mega promocje, naprawdę można za grosze kupić te kosmetyki, więc no, opłaca się kupić je właśnie teraz, póki jeszcze one trwają, także koniecznie zajrzyjcie sobie na stronę i zobaczcie. A ja się przebieram w koszulkę, bo jest mi ciepło i jedziemy do Karoli i do Emila. Jeszcze musieliśmy zajechać do sklepu, zatankować się i ruszamy. Za jakieś 20 minut będziemy już u naszych kumpli. Dobra, dobra, już nic nie mówię, naprawdę. Już nic nie mówię. Kończymy. Patrzcie, kto to idzie. Dzień dobry.